Piotr Adamek, Kosiarka.pl, witam Was moi drodzy. Poszerzamy ofertę koparek łańcuchowych renomowanej marki amerykańskiej Barreto. Do tej pory mieliśmy wszystkie trzy modele kołowe. Bardzo dobrze się przyjęły na naszym rynku, więc poszerzamy ofertę. Tutaj mamy model z napędem, jak widać, gąsienicowym. Model 1630 STKB. Na ramieniu 76 cm. Z łańcuchem do gleby mieszany. I teraz tak. Zacznijmy sobie tutaj od jednostki napędowej, więc mamy tutaj silnik, a również amerykański, model Briggs & Stratton Vanguard, 16 koni, 479 cm3. Jest to jednostka dwucylindrowa z pełnym smarowaniem ciśnieniowym, więc maszyna do pracy na nierównościach, na nierównym, na pochyłym terenie z optymalnym smarowaniem, niezależnie od stopnia ukształtowania terenu, od poziomu nachylenia. Napęd w tej maszynie mamy pełny, hydrauliczny, zarówno na ramię kopiące, jak i na gąsienicę. Zbiornik hydrauliczny mamy tutaj o pojemności około 24 litrów. No i pełny napęd hydrauliczny oznacza co? Brak pasów, brak zębatek napędowych, brak łańcuchów, więc z punktu widzenia awaryjności, no, urządzenie bardzo niezawodne. To samo dotyczy tutaj napędu, niezależnego napędu naszych gąsienic. Nie mamy tutaj żadnych linek napędowych. Mamy tutaj, jak widać, stalowe pręty, więc rozwiązanie z punktu widzenia serwisowego bardzo praktyczne i bardzo wygodne, no i praktycznie bezawaryjne. Ok, patrząc tutaj na gąsienicę. Gąsienicę mamy tutaj z wierznikiem jednym z najszerszych w branży, jest to 18 cm, z bardzo dobrym osadzeniem środka ciężkości. I tutaj zaraz to pokażę, jak sobie maszynę odpalimy. Te zębatki napędowe poruszają się niezależnie w górę i w dół, przez co jakby amortyzują nam nierówności terenu, sprawiają, że większość gąsienic jest zawsze w podłożu z kontaktem. Dzięki temu możemy sobie wykopywać rów w linii prostej, niezależnie od nierówności terenu. Prędkość napędowa tych gąsienic w przód jest 64 metry na minutę, w tył jest 30,5 metra na minutę. Więc zastosowanie gąsienic tutaj sprawia, że możemy pracować na terenie grząskim, podmokłym, piaszczystym, z zachowaniem maksymalnej trakcji. Ten ruch zębatek tutaj, góra i dół, działa na zasadzie zawieszenia, więc daje nam no, idealny komfort pracy, bardzo wysoki poziom amortyzacji, który jest niespotykany w innych konkurencyjnych maszynach z napędem gąsienicowym, z tym rozwiązaniem napędu. W tym modelu łańcuch mamy do gleby mieszanej, zapraszam tutaj bliżej. Jest to łańcuch do gleby mieszanej typu Combo Shark, więc mamy niezależnie tutaj osadzone po lewej i prawej stronie zęby kopiące, zęby wybierające. Zęby kopiące mają tutaj diamentowe końcówki kopiące. Zęby wybierające, te końcówki mają, widać, napawane. No, bardzo duża żywotność takiego łańcucha. Jeden z moich klientów na takim łańcuchu przy głębokości kopania, w większości wypadków około 60 cm i umiejętnym kopaniu, był w stanie wykopać do zużycia łańcucha około 14 km. Ramię tutaj mamy o długości 76 cm. Jak widać, tutaj jest to na wyposażeniu opcjonalnym, ale mamy tutaj wybierak urobku, który sprawi, że na dnie ten wybrany rów, ten wykopany rów będzie miał bardzo dobrze wybrany ten urobek, nie będą tam żadne pozostałości. Widać, tutaj mamy system regulacji bardzo wygodny, luzujemy sobie tą śrubę kontrującą, dokręcamy tutaj odpowiednio, ustawiamy napięcie łańcucha, skręcamy ponownie, no i mamy w tym momencie maszynę gotową do pracy. Tutaj widać, mamy wyprowadzenie ślimaka, bardzo łatwe, bardzo wygodne, zewnętrznie wyprowadzone smarownice, tutaj równie po drugiej stronie. Tutaj mamy zewnętrzną smarownicę, tutaj, więc wszystkie elementy, które wymagają no, bieżącego smarowania, są wyprowadzone po zewnętrznej części. Rzućmy tutaj okiem sobie na panel kontrolny. Zaczynając od lewej, regulacja obrotów silnika. Tutaj sobie możemy regulować ramię kopiące góra-dół. Tutaj mamy sterowanie naszymi gąsienicami. Dwie dźwignie do przodu, maszyna jedzie do przodu. Dwie dźwignie do tyłu, maszyna jedzie do tyłu. No i na przemian, jeżeli ustawiamy sobie raz jedną w górę, raz drugą w górę i vice versa w dół, regulujemy sobie kierunek zwrotu maszyny w lewo lub w prawo. No i tutaj jest ten opatentowany system, o którym za chwilę powiem. Tu jeszcze mamy właśnie załączanie łańcucha kopiącego, bieg wsteczny, czyli wykop.
prawo do wyrzucania urobku, jeżeli gdzieś się nam zaklinuje łańcuch w rowie. No i tutaj mamy opatentowany, znany system niezależnej regulacji prędkości gąsienic. On się nazywa ATC, z angielskiego Adjustable Trenching Controls. O co tutaj chodzi? W momencie, jak ustawimy sobie tutaj ten system w pozycji jakby załączonej, tutaj widać te elementy do regulacji prędkości gąsienic. One opierają się w tym momencie o te śruby, o te gwinty i teraz bardzo precyzyjnie, nawet przy nierównym terenie, możemy sobie regulować, czy maszyna ma się delikatnie posuwać łukiem w prawo, czy też w lewo, czy też przy równym ustawieniu tutaj wychylenia tych gwintów maszyna ma jechać idealnie po linii prostej, więc niezależnie od tego, czy teren jest prosty, czy teren jest nierówny, czy jest pod kątem na przykład 25-30 stopni, co było jednym z wymogów mojego klienta, który zdecydował się właśnie dlatego na tą maszynę, możemy zachować równy wykop precyzyjnie, z chirurgiczną precyzją, regulując sobie tutaj te na tych gwintach pracę w linii prostej czy pod delikatnym łukiem, tak? Ok, odpalimy sobie maszynę, zrobimy sobie taką próbną jazdę, pokażę, jak pracuje łańcuch, jak działa ten system tutaj niezależnej pracy tych zębatek napędowych góra-dół. Zapraszam. Obroty, stanie, włączymy maszynę w górę. Dzisiejszym gościem była ta oto koparka łańcuchowa z napędem gąsienicowym amerykańskiej marki Barreto, model 1630 STKB, ramię 76 cm z łańcuchem do gleby mieszanej. Jeśli podobała Wam się ta prezentacja, łapy w górę, dużo ciekawego materiału już wkrótce. Pytania zostawcie komentarze poniżej. Ja się już żegnam, Piotr Adamek, koszarka.pl. Pozdrawiam.